Kraków z dreszczykiem. Elegancki morderca Władysław Mazurkiewicz. Nazywano go eleganckim mordercą lub pięknym Władkiem, bo był przystojny, zawsze dobrze ubrany, pachnący drogimi perfumami i miał nienaganne maniery. Władysław Mazurkiewicz, bo o nim mowa, bywał w najlepszych restauracjach i hotelach powojennego Krakowa, powszechnie szanowany i uważany za dżentelmena, którego warto znać. Kobiety szalały na jego punkcie, a mężczyźni zabiegali o jego szacunek. Obracał się w kręgach lekarzy, prawników, inżynierów, dlatego też zwracano się do niego panie inżynierze. Choć jego edukacja skończyła się na kilka semestrach studiów prawniczych i nauk politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dusza towarzystwa. Jak przyjęcie, to bez Władka ani róż, mawiali znajomi. Mazurkiewicz miał klasę i pieniądze, co w stalinowskiej Polsce budziło zaciekawienie. Pachniał zachodnim światem i tak rzadko spotykanym luksusem. Lubił spędzać czas w drogich kurortach, bywał w Sopocie, Jastarni, Zakopanem. Pod tymi pozorami eleganta i bon vivanta krył się człowiek zimny, okrutny i bezwzględny. Hazardzista, kochający nade wszystko pieniądze i hulaszczy, ryzykowny tryb życia. Jeden z najsroższych morderców Krakowa czasu II wojny światowej i lat powojennych do 1957 roku. Życiorys miał jak z filmu sensacyjnego. Tyle, że nie było w nim nic z fikcji. Wszystko było prawdziwe, a w tę skalę fałszu i okrucieństwa trudno uwierzyć do dziś. Urodził się w 1911 roku w Krakowie. Mieszkał wraz z rodzicami i dziadkami przy ulicy Mikołajskiej 5, w samym sercu miasta, nieopodal kościoła Świętego Krzyża. Jego dzieciństwo było podszyte traumą opuszczenia i przedwczesną śmiercią matki, potem babci. Po ukończeniu gimnazjum studiował chwilowo prawo i nauki polityczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od nauki wolał jednak świat kawiarni i nocnych lokali. Nade wszystko kochał hazard, namiętność, której pozostał wierny do końca życia. Rzucił studia, skończył szkołę poligraficzną i idąc w ślady ojca został monotypistą w drukarni narodowej. Odbył służbę wojskową, jako oficer rezerwy wziął symboliczny udział w kampanii wrześniowej. I to by było na tyle z jaśniejszych stron życia pięknego Władka. Potem robi się coraz bardziej mętnie, mrocznie i krwawo. Będzie zabijał z rozmysłem, rzec można z chorą fantazją. W czasie II wojny światowej piękny Władek wkręcił się w świat okupantów. Został bliskim kompanem szefa personalnego krakowskiego gestapo Rudolfa Arnolda. Dostał legitymację fryzjera gestapo. Z nią podróżował swobodnie po całej Polsce. Bawił się, używał życia. Wciągnął go w wir nielegalnych interesów. Handlował złotem, dewizami, brylantami. Zbratał się z szulerami, aferzystami i konfidentami. Przez jego ręce przeszedł majątek niejednej żydowskiej rodziny. Nie odczuwał z tego powodu wyrzutów sumienia. Żył chwilą. W 1943 roku próbował otruć cyjankiem Tadeusza Bumera. Mężczyzna przeżył, ale nie powiedział nikomu o czynie Mazurkiewicza. Bał się gestapo.
Tego samego roku, w grudniu, piękny Władek pierwszy raz zabił. Ofiarą Mazurkiewicza był jego znajomy od kart i lewych interesów, Wiktor Zarzecki. Mazurkiewicz otruł go, częstując zatrutą, gorącą herbatą. Ukradł mu $1200, które przegrał potem w pokera. Zwłoki przeniósł na łódkę i zatopił w Wiśle. Nade wszystko kochał pieniądze. Dla nich byłby w stanie zrobić wszystko, także zabić. Nałogowo grał w pokera. W tym czasie poznał piękną farmaceutkę z dobrego domu, Helenę Żyłównę. W styczniu 1945 roku, kiedy nad miastem unosiły się jeszcze echa wojennej zawieruchy, Mazurkiewicz wraz z żoną i teściami przeniósł się do luksusowego mieszkania przy ulicy Biskupiej 14. Swoją zbrodniczą działalność kontynuował po II wojnie. Latem 1945 roku Mazurkiewicz zastrzelił kolejnego znajomego, Władysława Brylskiego. Przekonał go, że jeden z zakonników klasztoru Kamedułów ma do sprzedania partię dolarów. Pojechali na Bielany w stronę klasztoru. Wjeżdżając na szczyt, gdy Mazurkiewicz powiedział do pasażera, aby spojrzał w prawo: niech pan zobaczy, jaki piękny widok na Tatry, rzucił. Władysław Brylski popatrzył we wskazanym kierunku, wtedy zabójca strzelił mu w tył głowy. Zatrzymał auto, zwłoki ukrył w worku i schował je w bagażniku. Przeszukał ubranie ofiary. Znalazł 100 złotych. Portfel owinął gazetą i podpalił. Ciało zabitego przewiózł nad brzeg Wisły. Ale nie mógł się go pozbyć, bo w piękny, słoneczny dzień było tam pełno kąpiących się i odpoczywających nad wodą ludzi. Jak gdyby nigdy nic, postanowił i on odpocząć. Pływał, opalał się, zaczekał, aż będzie sam nad Wisłą i wtedy zatopił zwłoki w nurcie rzeki. Nabrał już wprawy w zabijaniu. Pracował jako instruktor nauki jazdy, potem jako kierowca Polskiego Czerwonego Krzyża. Kupił Fiata 508 NSU, którym jeździł w pracy. Samochód stanowił wówczas rzadkość. Mógł dzięki niemu swobodnie kursować na ziemie zachodnie w poszukiwaniu intratnych zleceń, kontraktów, sreber, obrazów i precjozów. Jego domeną stały się zakazane w PRL-u transakcje walutowe oraz handel złotem. W październiku 1945 roku odbył z nim swoją ostatnią podróż, handlarz walutą Józef Tomaszewski. Mazurkiewicz zastrzelił go w swoim garażu. Okradł ze wszystkiego i zwłoki porzucił we wsi Brodły pod Alwernią. Na wiejskiej drodze w Brodłach taki samochód, jak posiadał Mazurkiewicz, budził sensację. Jeździły tamtędy głównie ciężarówki wojskowe i motory z wózkiem bocznym. Widok nadjeżdżającego auta poruszył całą wieś. Ludzie przyglądali się temu zza firanek, zwłaszcza, że samochód długo krążył po okolicy. Podjeżdżał pod las, raz po raz wracał do wsi. W końcu, podczas cofania, wpadł do rowu. Z opresji wyratował Mazurkiewicza pracujący w polu chłop. Zaintrygowały go wtedy buty Mazurkiewicza, które pokryte były kroplami krwi. Tapicerka wozu także wyglądała jak po świniobiciu. Że to nie świńska krew. Ludzie z Brodeł dowiedzieli się jeszcze tego samego dnia, kiedy pod lasem odkryto zwłoki nagiego mężczyzny. Nie miał nawet skarpetek. Podejrzenie od razu padło na kierowcę. Zwłaszcza, że w miejscu, gdzie porzucono ofiarę, widniały ślady opon.
Mieszkańcy wsi skrzyknęli się i zagrodzili drogę, licząc na to, że samochód zawróci. Zapanowało poruszenie. Wezwano milicję. Rysopis Mazurkiewicza podał milicjantowi rolnik, który pomagał wydźwignąć auto z rowu. 26 października 1945 roku krakowski wydział kryminalny rozpoczął poszukiwania kierowcy. Milicja szybko ustaliła, kto kierował pojazdem i po odkryciu zwłok namierzyła Mazurkiewicza. Był przerażony, ale szybko odzyskał zimną krew. Następnego dnia, po porzuceniu zwłok Tomaszewskiego w Brodłach, zabrał na wycieczkę tą samą trasą swoją 18-letnią koleżankę z pracy. Dzięki temu miał alibi, co poświadczyła znajoma. Trafił za kratki, ale śledztwo prowadził zaprzyjaźniony z nim mecenas Henryk Walisz. Sprawę umorzono. Uwierzono, że świadkowie się pomylili, podając, którego dokładnie dnia widzieli podejrzany pojazd. Wygrała wersja Mazurkiewicza, że w tak krótkim czasie, dzień po dniu, przejechały na tej trasie dwa różne, choć podobne marką samochody, należące do różnych osób. Mazurkiewicz mógł odetchnąć. Był wolny. Zrabowane Józefowi Tomaszewskiemu pieniądze wydał na grę w karty. Resztę na honorarium dla adwokata, drogie lokale. Wiosną 1946 roku na celowniku pięknego Władka znalazł się sąsiad z kamienicy przy Biskupiej 14. Milioner, pochodzący ze szlacheckiej rodziny. Jerzy de Lavaux. Dorobił się sporego majątku na dostawach dla niemieckiej armii, ale po wojnie było mu mało. Prosił Mazurkiewicza o pomoc w zbyciu banknotów 1000-dolarowych. Kłamstwo Mazurkiewicza było bliźniaczo podobne do wersji przedstawionej Władysławowi Brylskiemu. Kupcem miał być znów zakonnik, więc pojechali na Bielany. Jerzy de Lavaux nie wiedział, że była to kiedyś ostatnia droga Władysława Brylskiego. Mazurkiewicz znów nie miał litości. Zastrzelił pasażera w aucie. Zabrał zegarek doksa, dolary i obrączkę. Zwłoki w swoim starym stylu utopił w Wiśle. Żona Jerzego, Jadwiga, przez długie lata żyła w przekonaniu, że jej mąż ją opuścił. Zniknął bez śladu. Po Krakowie krążyły plotki, że uciekł przed komunistami i przed żoną, której już nie kochał. Prawda o morderstwie wyszła na jaw dopiero po 9 latach. Potem na kilka lat Mazurkiewicz przestał zabijać. Miał nieposzlakowaną opinię. Dalej pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu, jeździł z transportami przesiedleńców po całej Europie, zatrudnił się też jako przedstawiciel handlowy wytwórni win, awansował na inspektora Państwowego Związku Motorowego, orzekał w kolegium karno-administracyjnym i był ekspertem od motoryzacji. Jeździł z milicjantami na miejsca wypadków. Był znany w mieście, szanowany i lubiany. Co jakiś czas znikał ktoś z dalszego, a później też z bliższego otoczenia Mazurkiewicza. Ale nie budziło to większych podejrzeń wśród jego znajomych. Morderca zręcznie zacierał ślady. Zastanawiał się, jak może przejąć majątek po Jerzym de Lavaux. Co ciekawe, z pomocą przyszła mu żona tego mężczyzny, uchodzącego wciąż za zaginionego. Weszła w kontakt z Mazurkiewiczem w listopadzie 1950 roku. Skłoniła ją do tego obawa przed rewizją ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Jak zeznał Mazurkiewicz, poprosiła, żebym jej pomógł, przechował trochę dolarów, umówiliśmy się w moim garażu. Następnego dnia przyniosła 470 dolarów papierowych i 8 20-dolarówek w złocie. Schowałem je do zapasowego silnika. Rozeszły się i już ich nie miałem, kiedy w kwietniu 1955 roku Jadwiga zwróciła się do mnie, bym oddał jej depozyt. Zwodziłem ją i dawałem wymijające odpowiedzi.
ona ciągle naciskała. Powiedziałem, żeby następnego dnia przyszła po mnie do garażu i pomogła mi je wyjąć z ukrycia. To wtedy postanowiłem ją zastrzelić. Zeznawał Mazurkiewicz. Jeszcze tego samego dnia zadzwonił do Zofii Suchowej, siostry zabitej, by zmydlić jej oczy. Zaprosił ją do siebie. Do garażu. Pani siostra źle się poczuła, jest tu na łóżku za kotarą. Kłamał. Kobieta zrobiła krok, ale zaraz zginęła. Obie siostry zabił strzałem w tył głowy. Zwłoki sióstr Mazurkiewicz zakopał, a potem zabetonował w garażu. Na wierzch położył warstwę cementu, a na nią dywan. Jakby czynność, którą przed chwilą wykonał, była najnormalniejsza w świecie. Ostatni raz elegancki morderca zaatakował we wrześniu 1955 roku. Postrzelił wtedy w tył głowy Stanisława Łopuszańskiego, mieszkańca Warszawy, z którym umówił się na handel zegarkami. Mazurkiewicz wziął od Łopuszyńskiego pieniądze, a gdy ten domagał się ich zwrotu albo natychmiastowego dostarczenia zegarków, pan Władek wziął go do zakopanego. Pod pozorem umilenia mu czasu w oczekiwaniu na przesyłkę z zegarkami oraz obejrzenia auta, które rzekomo chciał kupić. W Zakopanem Mazurkiewicz okazał się królem życia. Brylował w lokalach, gdzie był powszechnie znany i serdecznie witany. Zapewnił Stanisławowi Łopuszyńskiemu bujne życie nocne, towarzystwo pięknych kobiet. Ten jednak, zamiast korzystać z zabawy, co jakiś czas kategorycznie domagał się zegarków lub zwrotu pieniędzy. W końcu, podczas jednej z zakrapianych imprez, Mazurkiewicz uznał, że należy skończyć z Łopuszyńskim. Wtoczył go kompletnie pijanego do samochodu. Łopuszyński natychmiast zasnął. Ciemną nocą i pustymi drogami wracali do Krakowa. Nagle Łopuszyńskiego zbudził huk i tępy, ćmiący ból, jakby ktoś wbił mu do głowy igłę. Ale pana nastraszyłem tą petardą, mówi Mazurkiewicz, próbując załagodzić sytuację. Łopuszyńskiemu z tyłu głowy rósł guz. Z rany sączyła się krew. Do Krakowa dojechali o świcie. Mazurkiewicz z udawaną troską od razu zawiózł go na pogotowie. Zaspany lekarz nie zrobił rentgena. Wpisał tylko do karty: rana tłuczona głowy, uderzony kamieniem. Łopuszański mimo bólu nadal ostro domagał się zwrotu pieniędzy albo natychmiastowego dostarczenia zegarków. Na to Mazurkiewicz bezradnie rozłożył ręce, ale by się zrehabilitować, zaproponował Łopuszyńskiemu samochód. Przedwojenną Olimpię. Łopuszyński zdecydował się wziąć auto i wracać do Warszawy. Ból głowy towarzyszył mu przez całą drogę. Nasilał się. Pierwsze, co zrobił w Warszawie, to udał się do szpitala na Solcu, gdzie na ostrym dyżurze lekarz ze zdziwieniem oglądał głowę. Zdecydował się zrobić rentgen. Na kliszy widać było wyraźnie pocisk wbity w czaszkę. Wszyscy lekarze dyżurujący byli w szoku. Łopuszyński również. Cudem przeżył, dlatego że pocisk zatrzymał się na kości potylicznej. Kto miałby mi strzelić w głowę? Pytał z niedowierzaniem. O sprawie zawiadomili milicję, która rozpoczęła zakrojone na olbrzymią skalę śledztwo, z którego Mazurkiewicz już się nie wywinął. Nie pomogły dawne kontakty i znajomości. Sąsiedzi z kamienicy przy placu Biskupin byli w szoku, że miłemu i uczynnemu panu Władkowi milicja zarzuca próbę zastrzelenia jakiegoś warszawskiego cwaniaka i waluciarza.
Zabić to może jakiś typ spod ciemnej gwiazdy, a nie taki dżentelmen jak pan Władek. Podejrzenie o usiłowanie zabójstwa kłóci się z jego manierami, łagodnym usposobieniem. Jednak pomału zaczęto łączyć fakty. Na przykład zniknięcie sąsiadów Mazurkiewicza, małżeństwa de Lavaux oraz ich krewnej Zofii Suchowej. Mazurkiewicz jednak nadal obstawał przy swoim. Będziecie musieli mnie przeprosić i wypuścić, groził oficerom śledczym. Jednak śledztwo toczyło się wartko. W grudniu 1955 roku dokonano rewizji garażu Mazurkiewicza, gdzie odkryto zabetonowane pod podłogą zwłoki obu kobiet. Gdy w czerwcu 1956 roku ruszył proces, opinia publiczna była tak poruszona, że pod kioskami ustawiały się kolejki, by kupić ekspres wieczorny, w którym na bieżąco relacjonował jego przebieg Lucjan Wolanowski. Mazurkiewicz jest czerniawy, drobny, o spokojnej, pobrużdżonej twarzy. Ciemne włosy, przedziałek. Przez długi czas siedzi wytwornie. Podbródek oparty o dłoń. Z uwagą słucha, jakby nie znał rejestru zbrodni zawartych w akcie oskarżenia. Pisał Krzysztof Konkulewski, reporter, który z kolei referował proces dla warszawskiej redakcji Sztandaru Młodych. Władysława Mazurkiewicza oskarżono o 6 zabójstw i 2 usiłowania, choć spekulowano, że na sumieniu może mieć nawet 30 osób. Nie pomogła linia obrony, jakoby miał być niepoczytalny. Cyniczny gracz życiem ludzkim. Tak podsumował go prokurator. Dowody były niezbite. Odkryto broń, z której strzelał. Rozpoznali go pokrzywdzeni, którzy przeżyli atak. On sam przyznał się do winy. Choć potem to odwołał. Wyrok ogłoszono 30 sierpnia 1956 roku. Sąd skazał Mazurkiewicza na karę śmierci za każdą ze zbrodni, za które odpowiadał. Wyrok wykonano 29 stycznia 1957 roku, 2 dni przed 46 urodzinami oskarżonego. W podcaście wykorzystano informacje zawarte w książce Krzysztofa Jakubowskiego pod tytułem Kraków pod ciemną gwiazdą, Warszawa 2016, w książce Cezarego Łazarewicza, Elegancki morderca, ta sprawa zelektryzowała całą Polskę, Warszawa 2015, oraz w artykule prasowym Artura Drożdżaka, Skazani na śmierć, Władysław Mazurkiewicz, Elegancki morderca. Tekst ukazał się w Gazecie Krakowskiej z dnia 23 listopada 2013 roku. Czytała Suzanna Lech.